Jesteśmy w Loreto, niedaleko Warszawy. Do tej pory w sanktuariach skupialiśmy się na ich specyfice, na tytule, na tym, jakie są tam odprawiane szczególne modlitwy i odpowiadaliśmy na pytanie, kim dla mnie jest Maryja. A teraz chciałbym pokazać, że nie musimy przemierzać nie wiadomo jakich kilometrów, aby poczuć się, że jesteśmy w sanktuarium maryjnym. Dlatego, że w każdym kościele, czy nawet małej kapliczce jest jakiś wizerunek Najświętszej Maryi Panny. I również są rozwieszone po całym kościele stacje Drogi Krzyżowej. I właśnie w nich możemy poczuć, kim dla nas jest Maryja, ponieważ w jej współcierpieniu z Jezusem odkrywamy jej tożsamość. Dlatego przejdźmy się teraz szlakiem Drogi Krzyżowej. Zatrzymamy się przy każdej stacji, aby zobaczyć, że w każdej kapliczce, kościele możemy poczuć się jak w sanktuarium maryjnym. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Do Jezusowych uszu dobiega dźwięk winny. Usłyszała to również Maryja. Czy było to dla niej proste i miłe? Oczywiście, że nie. Jest to trudne, kiedy osoby bliskie nam słyszą wyrok, i to w najwyższej karze, że Jezus nie powinien żyć. Ta, która tak wiele wysiłku włożyła, aby Jezus pojawił się na świecie, podjęła trudne decyzje, dbała o to, aby na świecie było mu dobrze, a tutaj koniec. I kiedy o tym myślę, od razu przypominają mi się wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałem, a które poroniły swoje dziecko. Jakie to dla nich było trudne. Że ta osoba, która rozwijała się pod ich sercem, była dla nich bliska, tak wiele włożyły w to wysiłku, a tutaj ona umiera. Maryjo, proszę Ciebie, abyś pomogła tym wszystkim osobom, które nie potrafią przyjąć czyjejś śmierci, aby jak najłagodniej przeszły przez ten moment. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Krzyż to nie jest ciężki plecak, który zabieramy w górę. Krzyż jest szorstki, niechlujnie wykonany, nieporęczny. Dlatego kiedy Jezus stanął przed swoim krzyżem, to na pewno nie był szczęśliwy. Nikt nie chciałby trzymać takiej rzeczy w swoich rękach. Ale jednak Jezus to robi. Dlaczego? Na pewno gdyby nie chciał, to by aniołowie z nieba od razu zrobili raban i powiedzieli, nie tak traktuje się Syna Bożego. Nie zrobili tego dlatego, że widzieli w oczach Jezusa chęć, że On bierze ten krzyż dla nas. I obserwowała to Maryja i na pewno była bardzo wzruszona, bo ona do tej pory jako matka uczyła go dobrej postawy, dobrego wychowania, jak kochać innych ludzi, a on z taką miłością spojrzał na krzyż. Maryjo, prosimy Ciebie o taką łaskę dla każdej kobiety i matki, aby chociaż przez chwilę zobaczyły one miłosierne oblicze swoich synów. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Nastąpił upadek. Zaobserwowała go również Maryja. I na pewno od razu przypomniały się jej te wszystkie dziecięce upadki Pana Jezusa. Ale ten upadek był inny, ponieważ to nie było tylko dziecięce szukanie równowagi. Jezus upada pod krzyżem. I nie chodzi tylko o Jego fizyczny ciężar, ale o Jego duchowe zmaganie z ludzkim grzechem. Wiele rzeczy nas oddzieliło od Stwórcy i On to wszystko bierze na siebie. I tak jak wtedy Maryja podnosiła Go na duchu delikatnym spojrzeniem, wzrokiem, tak i również my o to prosimy. Maryjo, daj nam tę łaskę, abyśmy jak najmniej ranili Twojego Syna, a kiedy zdarzą się te upadki, abyś nam pomagała powstawać. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Maryjna stacja Drogi Krzyżowej. Matka Najświętsza widziała tutaj wszystko i wszystko słyszała, dlatego że była głównym bohaterem tej stacji. I dzięki niej wiemy, że była w każdej chwili trudnej dla swojego Syna, przez całą Drogę Krzyżową. Dlaczego? Dlatego, że nie chciała, aby chociaż przez sekundę poczuł się samotny. Już tyle razy został zdradzony, porzucony, zapomniany, że ona nie chciała tego mu uczynić. Możemy powiedzieć, że Maryja była ostatnią deską ratunku, taką ludzką dla Jezusa, żeby on dobrze myślał o człowieku. I również dzieje się to w naszym życiu, że ona jest wtedy, kiedy myślimy, że
już nikt nas nie kocha, że wszyscy nas zostawili. I wtedy możemy prosić: Maryjo, bądź przy nas, abyśmy byli podniesieni i byśmy wiedzieli, że jesteśmy kochani. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Wydaje mi się, że Maryja wręcz podskoczyła z radości i krzyknęła: jest, udało się, ktoś pomoże mojemu synowi. Bóg potrzebuje człowieka. Wcale nie dlatego, że sobie z czymś nie poradzi, tylko po prostu jest otwarty na dobre chęci ludzi. I Maryja chciałaby dostrzec w każdym z nas to samo, co zobaczyła w Szymonie Cyrenejczyku. Chociaż lekko przymuszony, to jednak gotowy do współpracy. I właśnie to jest to, co jest piękne w człowieku, że może włączyć swoje życie, swoje trudności i smutki w doświadczenie drogi krzyżowej. A kiedy nie wiemy jak, to idźmy do Matki i poprośmy, aby ona nam pomogła, bo ta, która obserwuje drogę krzyżową od początku, wie, w którym momencie najlepiej się w nią włączyć. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Maryja nie krzyknęła: stop, zatrzymaj się. Nie była zazdrosna, kiedy widziała, jak Weronika zbliża się do Pana Jezusa. Ona się ucieszyła. Maryja cieszy się z każdej osoby, która chce czynić dobro. A jak to czyni ze względu na Chrystusa lub Chrystusowi, to już w ogóle, bo to przenosi to dobro na zdecydowanie wyższy poziom. I Maryja też chciałaby, aby coś takiego odbywało się w naszym życiu. Dlatego ona odprowadza wzrokiem wszystkie osoby, które chcą uczynić coś dobrego dla Pana Boga. I tak spojrzyjmy na drogę krzyżową, choćby przez chwilę. I zobaczmy te różne dzieła miłosierdzia, bo dzięki temu my również staniemy się bardziej kreatywni i twórczy w czynieniu dobra. Stacja siódma. Drugi raz Jezus upada pod krzyżem. Każdy człowiek może upaść. Takie życie, mówimy. Trzeba powstać, otrzepać kurz z kolan i ruszyć dalej. Ale kiedy drugi raz upadamy, to wtedy się pojawiają niewygodne pytania. Czy my sobie dalej poradzimy? Jak to będzie wyglądało? I Maryja przy drugim upadku Jezusa, który był wynikiem wielkiego zmęczenia, nie odwróciła głowy. Dalej przy Nim była, obserwowała. Nie patrzy na opinie, nie robi jakichś statystyk, ile razy upadli inni skazańcy, czy Jezus mniej, czy więcej. Ona po prostu kocha. I to również może zrobić dla nas, że kiedy my czujemy się zbyt bardzo oceniani w naszych słabościach, to możemy do niej przychodzić. Ponieważ ona nie kieruje się swoimi matczynymi ambicjami, tylko myśli o nas. Ona rozumie nasze cierpienie. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Maryja dzięki temu spotkaniu bardzo dużo dowiedziała się o swoim synu. Zrozumiała, że on nie oczekuje od nas jakichś łez, emocji, jakichś pustych stanów. On chce bardziej, abyśmy uporządkowali swoje życie. I dostrzegła to niezrozumienie w oczach niewiast, że one nie do końca wiedziały, o co tutaj chodzi. I my też nie dziwmy się, kiedy Jezus będzie bardziej wolał, abyśmy pogłębiali nasz kontakt z Nim, a nie tylko ukrywali się za łzami, ponieważ Mu zależy bardzo na autentyzmie. A kiedy mamy z tym problem, udawajmy się do Matki, bo właśnie obok niej możemy zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy, że jesteśmy wierzący. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem. Ten upadek wyglądał tak, jakby miał być ostatnim. Kiedy upadał, aż Maryję złapało za serce. Dlaczego powstał? Ponieważ wie, po co to robi. Tak to w życiu bowiem jest, że od tego, jak dużo wkładamy wysiłku w coś, świadczy, jak bardzo nam na tym zależy. Mało wysiłku dla rzeczy banalnych, a forsowanie swoich granic dla rzeczy arcyważnych. Zbawienie było w centrum życia Jezusa. Dlatego Maryja nie krzyczała: stań, zatrzymaj się, to nie ma sensu, bo wiedziała, że gdyby zrezygnował, to już nie byłby sobą. Bóg zna twoje serce, opowiada o nim także Maryi. Dlatego jeśli chcesz poznać najkrótszą drogę do zbawienia, to po prostu z nią porozmawiaj. Ona na nowo przywróci tobie nadzieję, że naprawdę można pięknie żyć. Stacja dziesiąta. Jezus szedł obnażony. Ludzką godność upadla się najbardziej wtedy, kiedy odkrywa się ludzkie, najgłębsze tajemnice. I tak było w wypadku obnażenia Jezusa z szat.
pokazano to, co najintymniejsze dla Niego. Wiem, to brutalne, ale niestety prawdziwe. I co najgorsze, ten proceder trwa dalej. Nie szanuje się prawa ludzi, aby chronili to, co powinno być ukryte przed światem, tylko upadla się ich, ponieważ o tym się mówi i to się pokazuje. Tacy ludzie czują się do niczego. Myślą, że w trakcie swojego ziemskiego życia nie spotkają już nikogo, kto będzie w stanie spojrzeć na nich w sposób czysty. Na szczęście Jezus taką osobę odnalazł i była to Jego Matka Maryja. I również my możemy do niej uciekać się w tych momentach, kiedy w naszym środowisku nie ma osób, albo przynajmniej tak myślimy, które spojrzą na nas w sposób czysty. Ona zawsze ma przygotowane dla nas dobre słowo. I wcale nie musi wymyślać, bo ona po prostu zna nas do głębi, wie, kim my tak naprawdę jesteśmy. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Ręce, które pomagały w pracach cieśli świętego Józefa, które heblowały drewno. Ręce, które pomagały w domowych pracach Maryi. Oraz nogi, które zaprowadziły Zbawiciela po najdalsze krańce Galilei, aby tym, którzy stracili nadzieję, powiedzieć dobre słowo. Teraz zostały przybite. Te działania sprawiły, że wszyscy, którzy byli zgromadzeni na Golgocie, pomyśleli, że Jezus był zły. Przekreśliło to dobry obraz Zbawiciela. Maryja się nie dała. Ona wiedziała, że śmierć jej syna przyniesie ogromne owoce. I tak jak ci, którzy go przybijali, zostali w Ewangeliach zapisani jako ci źli, tak on, jego słowo do tej pory pracuje i przynosi naprawdę ogromne owoce. Maryjo, prosimy Ciebie, abyś była dla nas zawsze głosem pobożnego rozsądku, abyśmy nie wierzyli w kłamstwo świata, tylko starali się patrzeć na życie tak, jak chce widzieć je Bóg. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. To już koniec? A co z obietnicami o niebie, o tym, że wszechmogący Bóg opiekuje się swoimi wierzącymi? Czyżby śmierć Jezusa była potwierdzeniem tego, że Jezus kłamał? Nie. Maryja w to nie wierzy. Ona patrzy na ostatnie oddechy swojego syna, wsłuchuje się w nie i wie, że jego śmierć przyniesie owoce, które przekraczają wszelkie możliwe oczekiwania. Maryjo, wyproś nam łaskę odkrywania pozytywów w tym, co trudne. Śmierć nie zawsze musi być końcem. Śmierć, jeśli jest przeżywana z Bogiem, staje się narodzinami. Kiedy umierał święty Jan Paweł II, nasz papież Polak, to wtedy nikt nie mówił o tym, że on umiera. Wszyscy stwierdzili, że on naradza się dla nieba. Stacja 13. Jezus z krzyża zdjęty. Śmierć, kiedy jest obserwowana z daleka, nie jest taka przerażająca. Najtrudniejszy moment następuje wtedy, kiedy musimy wziąć śmierć w swoje ręce. Wtedy już nikomu nie jest do śmiechu. Co Maryja sobie wtedy wyobrażała? Czy widziała Jezusa jako dziecko, którego podnosiła i trzymała w swoich ramionach? Tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne, że na pewno zrobiła to z ogromnym szacunkiem. Bo na ciało swojego syna nie patrzyła tylko jako na zbieraninę jego wnętrzności, kości, skóry, tylko na coś, co jest niesłychanie ważne, bo poprzez 33 lata Jezus wyrażał poprzez swoje ciało ogromne miłosierdzie. Maryjo, naucz nas szanować nasze ciała. Dzięki nim możemy na tym świecie zrobić naprawdę wiele dobra. Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Grób to miejsce, gdzie znajdują się szczątki naszych zmarłych. Wiele osób chodzi na cmentarz, aby podtrzymywać więź ze swoimi zmarłymi. Trochę im opowiada, czasami się trochę wyżali. I do Jezusa również przyszły kobiety,
po 3 dniach, aby go namaścić, ale na szczęście go tam nie było. Dlaczego? Ponieważ zmartwychwstał. I również chce, abyśmy my dzisiaj nie traktowali go jako umarłego, tylko jako żyjącego. Maryja nie poszła z niewiastami do grobu. Czyżby zwyczaj namaszczenia ciała nie był dla niej ważny? Nie, nie o to chodzi. Ona po prostu była przekonana, że Jezus sam ją odwiedzi, bo On żyje. Maryjo, prosimy Ciebie, abyś wyprosiła nam łaskę wiary w Boga żywego. A kim dla Ciebie jest Maryja?